Wszystko zaczęło się od trupiej czachy. Występuję w takiej koszulce w każdym sobotnim programie. Należy ona do moich ulubionych i mam już ją kilka ładnych lat. Część widzów zaczęła pytać. Po wyjaśnieniu podziękowali i przyznali rację. Działo się tak w 98% przypadków. Pozostałe 2% śmiertelnie wręcz się obraziło. Nomen omen. No i nie przyjmowali do siebie żadnej argumentacji. Co to za koszulka? Czy pan ma ojca za diabła? Pisała Halina. Pan jest chrześcijaninem? A tu takie diabelstwo? Dodał prawdziwy katolik. Trupie czachy jak u SS-mana. Wdał się również w dyskusję mężczyzna o niku Polak z Polski. I cały szereg impertynencji wygłaszanych z pozycji wszechwiedzących. Cóż, ale niewiele, jak się okazuje, rozumiejących. I proszę mi wierzyć, że nie ma problemu, gdy chodzi o to, że ktoś nie wie, pyta i zdobywa wiedzę. Sam robię to wielokrotnie. Problem pojawia się wtedy, gdy nie chce wiedzieć, bo do szczęścia wystarczy mu jedynie własne wyobrażenie wiary. Rozczaruję takie osoby. Wyobrażenie nie jest wiarą.